No siema wszystkim, z tej strony Kalo4 i witam was w kolejnym odcinku z gry Destiny. Jest ze mną Kosiara. Witam bardzo serdecznie. I standardowo na starcie chcę wam przypomnieć, że trwa event styczniowa stuwa, gdzie staramy się bić 100 subskrypcji. Osobiście teraz na monitorze powinny wam się pokazać liczby, bo ten odcinek nie wyjdzie w momencie nagrywania. Czyli po prostu jeszcze nie wiem, czy ktoś przybędzie, czy nie. Ale będziecie mieli wszystkie świeże wiadomości teraz właśnie na monitorze. No i co? No, mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się w końcu ruszyć misję kampanijną. Ja dodatkowo mogę się pochwalić, że przed chwilą, bo to raptownie jest 5 minut temu, ulepszyłem naszego duszka. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, możecie dać znać. Zrobiłem go na poziom legendarny, tutaj go naładowałem mocą. Szczerze, nie pamiętam nawet czym go ładowałem, wybaczcie. Ale zmienimy jego kolor. O, nie tak. 5 minut podobno temu. Co? Te... Nie, ten jest jebany. Ten może być, nie? A dobra, ten? I co to jest jeszcze? Brak projekcji. No i dobra, może najpierw dołączysz do mnie, co? A może byś mnie zaprosił? A może byś miał rączki to sam zrobił? Nie, no już się zapraszam. Ja muszę uciekł kliknąć. Oczywiście, ciebie nie ma w ogóle w klanie. Gdzie ty jesteś? Tu. Zadania. Gdzie tu byli znajomi? Ty, no mam dziurę w głowie. Skład? O, jest skład, dobra. Kosiara! Ty, skąd ty masz taką obramówkę? Bo jestem na wyższym levelu. Na wyższym levelu. Nie wiedziałem, że za głupotę dają wyższy level. Utkaj łeb i gram. Utkaj łeb i gram. Dobra, i co mam? Ja ci wysłałem zapro? Nie, nic nie dostałem. No ale jesteśmy chyba już teraz w grupie. Powinniśmy być. No dobra, no to w takim razie klikam M i wchodzimy miejsce docelowe i bardzo przepraszam. Zrypałem poprzednim razem, bo nie chodziło o tą misję kampanijną, tylko chodziło mi konkretnie o tą misję kampanijną, o twierdzę cieni. Porzuconych i tak nie możemy zrobić. Ja teraz kliknę tutaj. Staram się uruchomić, ale widzicie. Ni hu hu. Dlatego będziemy się brali i starali zrobić misję kampanijną z dodatku. Pierwszą misję kampanijną z dodatku Twierdza Cieni. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Ja osobiście grałem w tą misję jeszcze na, no znaczy poprzedniej wersji. No grałem w to, tak jakby wam powiedzieć, w momencie... Prace serwisowe. No i chuj, tyle z nagrania. No i dobra. Okazało się, że jednak można coś z tym zrobić. Jesteśmy z powrotem. Zobaczymy, czy nas teraz nie wywali. Jak będziemy się starali wbić na misję kampanijną. Trochę nam to zajęło, żeby ogarnąć. No ale myśleliśmy, że ta przerwa techniczna, bo już pewnie wiecie, kiedy nagrywamy tak naprawdę, skoro już były przerwy techniczne zrobione. Zobaczymy. No my ogólnie staramy się zrobić tą kampanię. Ja wiem, co było w tej misji. Ta misja jest naprawdę zajebista. Bardzo ją lubiłem. I zobaczymy, czy coś takiego zmienili. Wiecie, jakieś detale, nie detale. Czy może, nie wiem, cel tego się zmienił. No na pewno jest warte uwagi to, co zaraz zobaczymy, nie? Ale najpierw coś zobaczę. O, jest cutscenka. Twierdza Cienia. I to jest wstęp tak naprawdę do kampanii Twierdza Cienia. Ja wiem,
Może zaraz dostanę od was opierdol, że ja powinienem dopiero to aktywować w momencie, jak już będę miał ten dodatek. No ale emocje biorą górę, no. Nie miałem dodatku nigdy Twierdzy Cieni, nie wiem co to jest, znam tylko tą pierwszą misję kampanijną. I wiem, że jak wykonam to, to trzeba jak najszybciej kupić drugą część. Nie ja wiem... Zeszłej nocy wykryliśmy wstrząsy sejsmiczne na Księżycu. Będzie bitka jej! Nie możemy pozwolić, żeby ta zaraza się rozprzestrzeniła. O, jest i Kamil jako pierwszy. Dwódca. Lecisz w dowódco. Chcę mi ich rozjebać. No skomentuj coś, no. No, nie zawsze do wszystkiego pierwszy. Ja pierdolę, się naprodukowałeś, żeby to powiedzieć. Jak ktoś, mogą tam być małe problemy, bo telefon dzwonił. No to nawet nie słyszałem osobiście. Dobra, jesteśmy. Idziemy się bić, musimy pokonać rój. Dobrze, że mamy epic broń. Jeszcze nie taki epic. O, na pewno jest dobra. No egzotyczną, przepraszam. Nie mamy epicką, mamy egzotyczną. A tam jest gracz. Nie, aktualnie jest taki sam początek, jaki był wcześniej, nie? A mówię, nawet w Destiny grałem rok, dwa lata temu. Destiny 2 oczywiście. Mamy pokonać rój. O, tam coś jest. To chcę, ja to chcę. O, doświadczonko wleciało. Aha, i nowi przeciwnicy. Hakysz, zostałeś w mordę. Ale dobry ten rycerz. Jaki rycerz? Ha, bo ty już walczysz z tymi, takimi latającymi. Nie, na ziemi był. Na ziemi był. Na ziemi? Na ziemi. Na ziemię, co zmieniłem, że nie, noziami walczę. No, noziami. Dobra, musimy tu ich ładnie wziąć i popieścić. Ogólnie musimy się cały czas trzymać w tym miejscu. Widzę, że tu jeszcze niektórzy gracze są. Więc aktualnie nie jesteśmy sami. Pewnie w którymś momencie gry nas wywali, że będziemy tutaj sami. Ale mi coś ładuje. Aktualnie staramy się powybijać. Tu goście oczywiście co chwilę przychodzą. No widzę, że ty też tam ładnie ich kosisz. Dalej snajperką strzelasz? Nie. No dorwaliśmy tego samego. O, easy. Dobra, lecimy dalej teraz. Kierowniku, poratuj. Brakuje im przywódcy. Śmierć Kroty pozostawiła pustkę, której nie potrafią zapełnić. Dobra, lecimy. Mimo wszystko ośmieliły. Trzeba ich powstrzymać. Boże, światło nie świeć. A no tak, bo my teraz będziemy na czymś jeździć. Czy to jeszcze nie teraz? Zamknijmy go. A. Walimy w portole, no tak. Zamykamy, zamykamy. Tam ogry jeszcze jakiś jest ze strzałów. Na razie chodź, weźmiemy i te bramy pozamykamy. Ja mam super zdolność. Możemy się rozdzielić, jak widzisz, tu mamy kompanów, więc to nie powinno być nawet trudne. To jest taka, wiesz, taka, żeby trochę sobie pobiegać, nie? Żeby coś się działo. O, jest tam coś dużego, bez kitu. To o tym pewnie mówiłeś. Mówiłem, no. A już go załatwiłem. A co, ty sam jesteś? No ja po prawo, ja jestem na prawo, sam pobiegłem w prawą stronę. O. No, zwłoki. Przeszukuj te całe zwłoki. One dają dużo PD.
O, tu jest kolejny. O, właśnie tutaj biegłem. Dobra, mamy zdobyty czwarty. Jeszcze zostały dwa do zdobycia. To jest kolejna, widzę. O, znowu. A, i celuj w to oko, takie wielkie. Czemu? O, bo to musimy rozwalić. Nie. A, tu. Ja wiem, że to fajnie się wpasowało w tło. A, już nie rozwalimy. Wyjedz. Tak się typo nazywasz. No ale dostaje. Okej, dead body. Portal padł, naczelniku. Dobra robota, strażnicy. Dzięki wam wkrótce będziemy mieli działającą bazę operacyjną. Tymczasem nacierajcie ku twierdzi. A, tu jest broń. Jak chcesz podnieść relikt, to se podnieść. Podniosłem. Ikora? To dzisiejsze zakłócenie. Wiem, co je spowodowało. Kto je spowodował? Eris Morn. Eris? Eris zniknęła przed Czerwoną Wojną. Jest tutaj? Ostatnio, gdy się ze mną kontaktowała, zmierzała do twierdzy. Nie wiem nawet, czy nadal. Znajdziemy ją. Żywo. Mhm. Wium, dobra. Zanim dostaniemy się do twierdzy, musisz oczyścić otaczający ją obszar. Posiłki są w drodze. Naczelnik, czy przed tym zakłóceniem... Widzisz czołg? Widzę. Wsiadaj do niego. Aaaa, kurwa, prawie jak w Battlefieldzie. Niszczyłeś? Statek też można walić? O, jestem genialny. Spadłem do rowu. Dobra, można też strzelać normalnie do tego. Możesz walić do drugiego oka. Już jest otwarte. Nie wiem, czy ja robię jakiekolwiek obrażenia. O cholera, ale wiem, że robi ono mi. No i shit. Teraz ja już dwa razy zaliczyłem dead body. Odroć. Chyba muszę wejść do tego czołgu. Muzyczka też jest epicka. O kurde, zginąłem. Ty też dead body. Ale ja sam siebie zabiłem. Jak sam siebie? Strzeliłeś sam sobie w tego? Dobra. Ale w oko. Okej, zniszczone. Dobra, zrespili się nowi. Bo na fale jest podzielona. Dobra, no. Jeszcze ktoś? Jeszcze. Ty, bo ogr do mnie wali. Teraz był. No, okej, na jeden strzał był. O kurde. Ale mnie wywaliło. No już ostatnie teraz oko. Do ogarnięcia. Oko chmary. Bo żal, strasznie się kieruje tym czołgiem.
Jak na razie jest wszystko to, co było w starych wersjach, jeżeli chodzi o początek tej całej kampanii, nie? Cyk. 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 O kurde. Ogry. Już mogę strzelić to oko. Okej. Okay. Idziemy dalej. Droga została oczyszczona. Możemy wchodzić do szkarłatnej twierdzy. Ona jest piękna, naprawdę. Ja nie wiem, czy to nie jest kamitło u mnie z tego, z miniaturki. Może być. No tu zaraz będzie też wesoło. O tron. Tak. Jestem na tronie. Dowody na to, że na księżycu znajduje się coś bardzo starego. Potencjalne zagrożenie dla ludzkości. Tu będzie ciemno i strasznie. Mówiła, że to tylko misja zwiadowcza. Pozwoliła mi na to. Eris jest wytrwała. Wielokrotnie to już udowodniła. Często ze szkodą dla siebie. Nie można powiedzieć, biegniesz? Że Eris Morn nie umiał siebie zadbać. Biegnę, biegnę. Ikora, straciliśmy sygnał. Dziwne. Nic dziwnego. Co to było? To tylko duchy. Spokojnie. Kurwa, prawie się zabiłem. Tutaj strzelaj do wszystkiego, co jest podejrzane. O, co to? Się będą respić. Już jesteśmy sami z tego, co widzę. Ty już poleciałeś. Tu? Chyba tu. To już coś potężnego się zrespiło. No i dostałem jakąś snajperę. Ten rój to wcale nie jest rój. Ich sygnatura energetyczna jest nam całkowicie nieznana. Jest tu się pchasz. To ty się kurwa pchasz. Zobacz teraz. To co zobaczysz teraz będzie piękne. A ogólnie musimy tu spaść. I zaraz to, co tutaj zobaczysz, to jest coś pięknego, naprawdę. Źródło tych zakłóceń powinno gdzieś tu być. Spójrz na tą wieżę. Na tą piramidę. Co to jest? Jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem. To pewnie tego szukała Eris. No, prawie się zabiłem. No dlatego ja podskoczyłem w ostatnim momencie. Pamiętaj, że masz potrójny skok i nawet jak spadasz, możesz skoku użyć. Tak. Dziwnie się czuję. Jakby ktoś lub coś naruszało moje światło. No tu będzie teraz naprawdę długa walka. To coś po drugiej stronie. Co to? Silny, żebyśmy mogli przez niego przejść. Mhm. Krota? Przecież on nie żyje. No to jest teraz walka z nim. On będzie co jakiś czas jeszcze swoich respił, łączników. Więc tutaj bądź wiesz, uważny. A no tak, ty użyłeś miecza, nie? W sumie czemu też się nad tym? A ty jeszcze żyjesz? Tak, uciekam. Ja już nie żyję.
już jest niewrażliwy, już sługusów brał i tego. Musimy teraz trochę tych sługusów wybić. Ogólnie jakiś był motyw z tymi sługusami, żeby zadawać mu obrażenia musieliśmy zabić? O chuj. Ale dostaję po dupie. Niewrażliwy, no. Masz ty śmieciu. On się odradza? No, to jest piękne w tym akurat. Nie wygramy. Musimy uciekać. Już. Strażniku! Chodź! Ze mną! Gdzie ty jesteś? No, obok ciebie. Już wszystko straciłem wzrok. No wiem, to już jest koniec. Szybko nam strasznie poszło we dwóch. Samemu to dłużej to lałem. To nie było takie długie. Eris Morn. Myślałem, że to dłuższy. A tam nawet nie zdążyłem się dobrze rozstrzelać. Ty latałeś z mieczem. Czym jest ta piramida? Słyszałeś historię o poświęceniu wędrowca, o ciemności ogarniającej ludzkość. Przed nami leżą mroczne pozostałości ich istnienia. Czy strącił tu je wędrowiec, czy pozostawiono je celowo? Prawdę musimy odkryć sami. Odkryć jak? Szybko. Znaleźć drogę do wnętrza. No i moi drodzy. Początek dodatku. O, buty zostałem. Tajemnicza aktywność. Udaj się na księżyc wraz z innymi strażnikami. Czyli w sumie zrobiliśmy to tak jakby misje na lewo poboczne, nie? No i teraz lecimy po kosmosie. Mamy odblokowaną tą miejscówkę, ale z racji tego, że nie mamy dodatku, to zbyt dużo tutaj interakcji nie mamy. I niestety kampanii też, jeżeli chodzi o dodatek, nie popchniemy. Znaczy, wiecie co? Ja myślę, że ja po prostu z kosiarą będę celował na tego. Celował na promocję, jeżeli chodzi o dodatki. No. Wstępna nowa misja, ale misja dopiero będzie dostępna oczywiście po dodatku. Chyba, że odblokowali. Co szczerze powiedziawszy wątpię. Mapa. Oczywiście znajdź Eris w obozie sanktuarium. Znaczy, ogólnie na dzisiaj to już będzie koniec odcinka. Gdzie ty jesteś, Kamil? A, ty stoisz już obok niej. Gadasz z nią? No, pokazuję, że jest potrzebny dodatek. No. O, a u mnie są bugi z tą postacią, bo jej się dziwnie głowa lata. Nie, ma palpitacje. Zwróciła się do ciebie plecami. Moich przyjaciół powracają ze złośliwością, która nie była im znana. Każdy z nich. Dobra, chyba będziemy kończyć. Poczekaj, daj jej się wygadać. Nie wtrącaj się w dialog. Nie możemy pozwolić, aby to odwróciło uwagę od celu. No to zginiemy obaj. No, zginiemy, jak kupimy dodatek. Wszyscy razem. Nic nas nie powstrzyma. Dobra, a co tu masz? Zbadaj dziwne zachowania. To mogę w sumie kupić. Kampania? Oczywiście, dopiero jak skończymy. Zbierać materiały? To też nie ma sensu tego zbierać. No dobra, chodź, ustawimy się gdzieś ładnie. Chodź koło Eris. Tak ustaw się, no. Tak jakbyś chciał z nią, nie wiem, piątkę przybić. No nie tak, no ale dobra, no odwróciła się do nas plecami, głupia kurwa. Dobra, moi drodzy. To tak jak mówiłem...
Tak jak mówiłem na początku, oczywiście odcinek będzie wrzucony w innych datach, dlatego jeszcze nie wiemy, kto zostawił suba mnie tego w międzyczasie, ile mamy subów, ale oczywiście na ten moment serdecznie dziękuję tym osobom. No i co wam mogę powiedzieć? Zostawcie oczywiście łapkę w górę, jeżeli materiał wam się podobał, zostawcie suba, trwa nasza styczniowa stuwa, do stycznia staramy się wbić 100 subskrypcji. No i dziękuję bardzo za udział w odcinku, oczywiście Kosiarze. Wpadnijcie na jego kanał, też mu zostawcie suba. On na razie ma przerwę, ale no, zawsze można na niego liczyć. Ja się z wami żegnam. Nara. Trzymajcie się. Na razie.